Prędkość, wytrzymałość, niewykrywalność i moc. Okręt podwodny umożliwia ludziom przetrwanie w skrajnie wrogim środowisku. Współczesny okręt podwodny to techniczne dzieło sztuki. To maszyna zaprojektowana inaczej niż wszystkie. Nie budujemy prototypów. Okręt podwodny musi sprawdzić się już przy pierwszym wyjściu w morze. 200 lat prób i błędów w poszukiwaniu doskonałości i walki z dwoma śmiertelnymi zagrożeniami. Potęgą oceanu i wrogiem, który szuka ukrytego pod wodą okrętu. Kiedy raz się zdradzisz, kiedy cię odkryją, to koniec. Czy można zbudować idealny okręt podwodny? Cuda techniki. Okręty podwodne. Oto HMS Trafalgar. Jeden z najcichszych i najszybszych okrętów podwodnych brytyjskiej marynarki wojennej. Jego broń może razić cele leżące w odległości ponad 1500 km, a atomowy napęd ma moc 15 000 koni mechanicznych. Oto czym dysponujemy dziś, lecz jak do tego doszliśmy? Konstrukcja okrętu podwodnego zmieniała się w ciągu ostatnich 200 lat dość szybko, choć marzenie o podróżowaniu pod wodą istniało już znacznie wcześniej, niż możliwa była jego realizacja. Przez setki lat różni konstruktorzy próbowali zbudować okręt podwodny. Powstawały kolejne konstrukcje, jednak wszystkie borykały się z tym samym problemem – brakiem skutecznego napędu. W roku 1897 amerykańsko-irlandzki wynalazca wpadł na znakomity pomysł – napęd. To właśnie John Philip Holland wpadł na pomysł połączenia napędu spalinowego z akumulatorowym. To było genialne. Oto owoc genialnego pomysłu. Zbudowany w roku 1901 okręt podwodny Holland 1, który do pływania nawodnego wykorzystywał silniki spalinowe. Te same silniki wykonywały jeszcze jedno zadanie. Ładowały akumulatory zasilające silnik elektryczny, który zapewniał napęd pod wodą. Choć pierwsze konstrukcje Holanda powstały z chęci zbudowania najlepszej broni do walki ze znienawidzoną brytyjską marynarką wojenną, to geniusz pomysłu był tak wielki, że nawet brytyjski rząd odłożył na bok zastrzeżenia i porzucił pogląd, że okręt podwodny jest bronią niegodną dżentelmenów. Pierwszym okrętem podwodnym brytyjskiej Royal Navy był właśnie Holland 1. Jednak jego największa zaleta, benzynowy silnik, był jednocześnie jego piętą achillesową. Wewnątrz okrętu było pełno benzyny. To było bardzo niebezpieczne. Marynarze truli się jej oparami. Poza tym była bardzo łatwopalna. Na pokładach pierwszych okrętów podwodnych często dochodziło do pożarów i wybuchów. Potrzebne było bezpieczniejsze paliwo. Jedynym kandydatem było paliwo do wysokoprężnych silników diesla. Oto paliwo do silnika diesla. Najważniejszą cechą było to, że wydzielało znacznie mniej oparów i miało o wiele wyższą temperaturę zapłonu. Żeby podpalić paliwo do diesla, trzeba znacznie wyższej temperatury. Jako pierwsi silników wysokoprężnych użyli Francuzi w roku 1903, jednak w czasie I wojny światowej takiego napędu używała już cała podwodna flota brytyjskiej Royal Navy. Jednak dopiero niemiecka Kriegsmarine nauczyła się w pełni wykorzystywać napęd spalinowo-elektryczny. W czasie II wojny światowej niemieckie U-boty stały się przerażająco groźną bronią w bitwie o Atlantyk. Jednak nawet U-boty w czasie rejsu w zanurzeniu musiały polegać na swoich akumulatorach. Największą wadą napędu spalinowo-elektrycznego jest konieczność ładowania akumulatorów. Energii wystarcza tylko na jeden dzień pływania w zanurzeniu. By naładować akumulatory, okręt musiał co 24 godziny wynurzać się na powierzchnię, bo ładujące akumulatory silniki spalinowe potrzebowały do pracy powietrza. W czasie ładowania akumulatorów okręt podwodny był praktycznie bezbronny. Pod wodą okręt był prawie niezwyciężony, lecz na powierzchni stawał się łatwym celem. Pod koniec II wojny światowej zaczęto sądzić, że dni świetności okrętów podwodnych są policzone.
Wtedy jednak pojawił się nowy rodzaj zasilania – energia atomowa. Okręt z takim napędem w ogóle nie musi się wynurzać. Pierwszym okrętem podwodnym z napędem atomowym był amerykański Nautilus. Kiedy w roku 1955 nadał on słynny meldunek płynę z włączonym reaktorem atomowym, było to obwieszczenie światu, że to pojawił się pierwszy prawdziwie podwodny okręt. Przyniosło to wiele zmian w sposobie użytkowania okrętów podwodnych. Pojawienie się napędu atomowego oznaczało nadejście prawdziwych okrętów podwodnych, które były teraz niezależne od tlenu atmosferycznego i zyskiwały zupełnie nowe możliwości. Oto jeden z pierwszych brytyjskich atomowych okrętów podwodnych, HMS Courageous. Pod koniec lat 60. jego reaktor produkował tyle samo prądu, co spora elektrownia. Rupert Best był jednym z pionierów napędu atomowego w brytyjskiej Royal Navy. Był członkiem ekipy konstruktorów Courageous, a kapitanem tej jednostki został w czasie wojny o Falklandy Malwiny. Kiedy zobaczyłem go na pochylni, pomyślałem, że to największy i najsolidniejszy okręt ze wszystkich, na jakich służyłem. Te rozmiary oraz możliwości atomowego napędu dawały mu ogromną przewagę nad jednostkami z napędem konwencjonalnym. Dysponując nieograniczonymi zapasami energii, okręt podwodny mógł teraz dopłynąć w każde miejsce kuli ziemskiej i po raz pierwszy stał się szybszy od jednostek nawodnych. Największym spośród wszystkich zagrożeń, jakim musi stawić czoło okręt podwodny, jest samo morze. Morze to wrogie środowisko, które tylko czeka, by wtargnąć do wnętrza okrętu. Kadłub okrętu musi wytrzymać ogromne ciśnienie napierającej nań wody. Im głębiej, tym ciśnienie jest większe. Kadłub sztywny. Na głębokości 200 metrów woda naciska na każdy centymetr kwadratowy kadłuba z siłą około 20 kg. Na głębokości 500 metrów ciśnienie wody zwiększa się ponad dwukrotnie. Każdy okręt ma określoną głębokość, na jaką może bezpiecznie się zanurzyć. Co by się stało, gdyby granica ta została przekroczona? W roku 1945 postanowiono to sprawdzić. Pod koniec II wojny brytyjska marynarka dysponowała pewną liczbą zbędnych kadłubów okrętów klasy S. Zatapiano je na głębokiej wodzie, czekając, aż zgniecie je ciśnienie. Te drastyczne próby dostarczyły wiedzy na temat wytrzymałości kadłubów. To było jak uderzenie w wielki bęben albo wystrzał z działa. Cały kadłub zapadał się do środka. Dochodziło do implozji. Przynajmniej jedno było pocieszające. To wszystko dzieje się bardzo szybko. Paul Morehouse buduje łodzie podwodne na zamówienie. Grubość blach kadłuba zależy od tego, na jaką głębokość ma się zanurzać dana jednostka. Wewnętrzny pancerz, czyli kadłub sztywny, musi wytrzymać ciśnienie panujące na założonej maksymalnej głębokości. Ten kadłub ma wytrzymać zanurzenie na głębokość 300 metrów. To utwardzona stal o grubości 16 mm. Musimy używać stali, bo ciśnienie napierające na kadłub będzie 30-krotnie wyższe niż normalne ciśnienie atmosferyczne. Waga określa limit grubości stalowych ścian. Ludzie myślą czasem, że waga nie ma znaczenia, bo i tak mamy zanurzyć się pod wodę. Tymczasem my musimy starać się, żeby wszystko było jak najlżejsze, by móc zanurzyć jak najgłębiej. By sztywny kadłub był jak najmocniejszy, nadaje mu się okrągły przekrój. Taki kształt najlepiej rozkłada obciążenie. Jednak najważniejszym elementem są te pozornie nieistotne metalowe żebra. Gdyby nie było tych żeber, kadłub zachowywałby się jak puszka od piwa, którą bardzo łatwo jest zgnieść, bo nie jest w stanie przeciwstawić się zewnętrznemu naciskowi. Gdyby nie było tych żeber, z kadłubem działoby się to samo, co z puszką. Łatwo ustępowałby pod naciskiem. Na pewnej głębokości po prostu zapadłby się do środka. Jak dużo zależy od tych żeberek? Oto jedna z największych komór ciśnieniowych na świecie, w której można uzyskać ciśnienie panujące na głębokości 1000 metrów, czyli znacznie większe od tego, jak jest w stanie wytrzymać większość brytyjskich okrętów podwodnych.